przeciwko wam. Było lepiej niż tutaj. Opalenicy się nigdy nie grali. To podzielimy się teraz komentarzem. Ja komentuję Opalenicę, a ty Ursynów. Co jest ci w piłce, co grają? Nie, już nie. Dawaj, dawaj. Nie. Przecież ich znasz doskonale. Jest to Pierzyński. Lubi penetrować, wyszać pod kosz. Oddał to Kurpisza. Kurpisz przekazał do Stankowskiego. Stankowski. Ładne odegranie, ale... Kaczmarek... Daję ci głos. Noga. Ładnie minął czeski. No przypadkowo spadła mu na piłka na nogę. To nie było, że ten coś źle zagrał. Będzie zmiana. Wchodzi, proszę państwa, na parkę reprezentant Polski. Zagrał w reprezentacji Polski kilka dobrych meczy, gra ze starszymi, rewelacyjnie. No ja go tutaj poleciłem trenerowi kadry Polski dla niesłyszących i od razu się nim zainteresował. Chłopak ma szansę na mistrzostwa Europy czy świata jechać w tej kategorii. Kto wie, czy kiedyś nie pojedzie na olimpiady. Ale popatrzmy, co tu się dzieje. Opalenica na pełnym gazie. Mówią, że Opalenica nie gra tego, co grała na półfinałach w Wałbrzychu, że lepiej im się gra na wyjeździe. Nie chcieli za bardzo tu robić półfinału. Ale panowie i panie, tu jesteśmy na finałach. Każdy gra na maksa, prawda? I nie można tego powiedzieć, że oni tu słabi grają. Po prostu są silni i motywowani zawodnicy. Tu jest walka o medal. Skalski to jest taki zawodnik na medal. Myślę, że chłopak ma szansę na kadrę Polski jeszcze się załapać. Na pewno będą próbować najlepszych zawodników i dawać wszystkim jeszcze szansę, ale póki co zobaczymy, kto zagra w czwórce. Siewicz, który przyszedł z WKK, próbuje za trzy, wczoraj trochę nawrzucał, dzisiaj mu nie idzie, ale z biurka, kto to zbierał? Blaszkiewicza. Blaszkiewicza. I punkty. To właśnie tata Blaszkiewicza, crazy man, nie? A i Opalenica, skrzypek, to jest taki szelec tutaj, jeden z najlepszych szelców w Polsce. Straty wychodzą z tego, że jest mocny pressing, nieprawdaż? Prawda. Jaką tutaj taktykę gra Ursynów przeciwko Opalenicy? Kilka zagrywek. Prawda, Stopierzyński. Przewaga Opalenicy 7 punktami, 38-31. Do zakończenia. Trzeci kwarty, 2 minuty. Jak myślisz, bo tu ta Opalenica narzuciła duże tempo, czy Ursynów ma na tyle sił, żeby grać cały mecz w takim wysokim tempie? Ale myślę, że dadzą radę. Szeroka ławka. No ja będę już kończył, serdecznie pozdrawiamy ze studia sportowego z Opalenicy.